Siemanko, w kolejnym materiale z Madden NFL 24 na moim kanale. Witamy w playoffach. Bartek James debiutuje w playoffach, a jeśli nie widzieliście, postanowiłem założyć drugi kanał. Dzisiaj pojawią się dwa odcinki z Maddena, to będą dwa ostatnie odcinki z Maddena na tym kanale. Reszta znajdziecie na kanale Kostucha NFL. Jak nie zapomnę, przypnę link w komentarzu czy w opisie. Jest na karcie społeczności w pisie. Chcę rozdzielić te dwa kanały. I tam myślę, że dwa materiały tygodniowo może będą się pojawiać. Na pewno ruszymy z nową karierą zawodnika. Nie będę tej przenosił na tamtej kanał, stworzymy coś innego i raczej w trybie kariery, a nie w trybie superstar. Więc trochę będzie się różnić, bo będę mógł sobie wybrać zawodnika, który będzie taką po prostu słabizną i go rozwijać do jak najlepszego overalla. Więc to myślę też będzie ciekawe. No i myślę, że ruszę też jakąś karierą, klubem, może przebudowa, coś w tym stylu, więc jakby jeden odcinek z kariery tygodniowo, jeden odcinek kariery klubem tygodniowo. Myślę, że jeśli chodzi o grę zespołem, to tam będę może grał jedno spotkanie na 5 spotkań sobie. Po prostu, żeby był też jakiś gameplay w materiale, oprócz tego wszystkiego, co będę robił dookoła. Więc zachęcam Was do zostawienia tam suba. No i tutaj oczywiście możecie zadzić łapkę w górę, jak Wam się podobają te odcinki. I przenieść się na nowy kanał. Od środy wracam z FIFA, za EA Sport FC, więc tutaj będzie taki content ogólnie piłkarski, tak jak był od początku, nie chcę mieszać. Tego stwierdziłem, że założę drugi kanał, no i raczej nie będę więcej niż jakichś tych dwóch gier nagrywał, bo też nigdy nie będę miał czasu, by wszystkiego, co bym chciał nagrać, a robić sobie taki mishmash, jaki robię ostatnio na tym kanale. Tego chcę dzisiaj to skończyć. No i wrócić do gry piłkarskiej, żebyście wiedzieli, co tu będzie, i na kanał Kostucha, więc zapraszam Was jeszcze serdecznie, a my w swoim pierwszym meczu w karierze w playoffach zdobywamy przełożenie. No w tym odcinku się dowiecie, czy zagramy o Super Bowl. To jest nasze pierwsze spotkanie w playoffach, gramy z Green Bay Packers, niestety przegrywamy, ale to jest świetne podanie, no i kapitalny bieg naszego skrzydłowego. No tak Wam mówię, raczej zacznę nową karierę na nowym kanale, jeśli to będzie super kariera zawodnika normalnie, nie Super Start Mode, to muszę też tam obczaić, no raczej tam będzie tak, że będę dowodził całą ofensywą, więc nie będzie tak, że komputer kieruje zawodnikami, tylko ja będę nimi kierować, czyli jak podam piłkę do zawodnika, to ja przejmuję nad nim kontrolę, więc myślę, że też może być ciekawe, trochę inaczej, zobaczcie, trochę inaczej jakbym grał wtedy, bo bym grał wtedy chyba bardziej ryzykowniej po prostu niż teraz. Może dla niektórych może to być ułatwienie, dla niektórych nie, ale myślę, że to będzie spoko. No chyba, że to po prostu też jakoś gdzieś znajdę, wyłączę. No i tak to będzie wyglądać. No i kariera klubem. Rzadko gram zespołem. Dawno nie grałem zespołami. Zobaczcie mojego skilla w obronie, którego nie ma. No i dobra, i tak to wygląda. Taki jest plan. Tego założyłem. Stwierdziłem, że chcę to rozdzielić, wiecie, rozumiecie. Rozdzielić to. Nawet jeśli tam ma to po 5-10 osób oglądać, to niech tam latują te materiały z NFL. Tutaj nie będę już zaśmiecał materiałami z tej NFL, tylko już na innym kanale. Muszę sobie tylko logo jeszcze jakieś zrobić, bo na razie nie mam. No i zobaczymy, od kiedy będą wpadać odcinki. No chciałbym dwa razy w tygodniu, myślę, że wtorek i czwartek. Dlaczego wtorek i czwartek? Bo w ostatni, czyli poniedziałek, środę, piątek, niedzielę będę chciał nagrywać karierę. Kariery na tym kanale, jeśli chodzi o eSport FC, sorry jak coś tam szumiało, tutaj widzicie pierwszy mecz, tutaj już spalamy czas, poprowadzimy 20-4, no i wygrywamy swój pierwszy mecz w playoffach, kapitalny, nie może nie kapitalny mecz, ale wygraliśmy pierwszy mecz w playoffach w swoim debiucie, więc powiem Wam, że też mam duże szanse na MVP, to by coś niesamowitego. No i wygraliśmy, spaliłem czas do końca, wygrywamy 20-14. No i przechodzimy do kolejnej rundy. Zagramy z Philadelphia Eagles, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No myślę, że na nowym kanale też nowy klub, myślę, że sobie wybiorę jakiś inny klub. Myślałem też, żeby może odbudować karierę jakiegoś zawodnika, któremu nie idzie, albo jest młody i nim pograć. No ale zobaczymy, zobaczymy na jaki padnę pomysł. Takieś na czym grywałem Michela Trubińskiego, to mi się podobało. Może bym zrobił to samo, tylko z kimś innym, jakimś innym rozgrywającym. Czemu nie? Na przykład taki Trey Lance, trzeci pick draftu fatalny, czy Zach Wilson. W ogóle mogłoby być ciekawe, moim zdaniem, bym wybrał sobie zawodnika, a nie tworzył nowego. Ale zobaczymy. Myślałem też, że może na karierze obrońcą, ale może to kiedy indziej, może to zrobię. Zobaczymy, jak ten,
jak to będzie. Nie chcę wszystko za dużo naraz, rozumiecie, żeby się znowu po prostu zamęczyć tym nagrywaniem, bo jak ja chcę za dużo naraz, potem mi się odechciewa, dlatego też to rozdziela. Tak, to będzie takie for fun. Nie wiem, ile te klipy będą miały czasu, miały, ale kariera zawodnika będzie w formie skrótów, nie całego meczu. Kariera klubem również będzie, mecze będą w formie skrótów, jak będzie mecz. No i wszystkie, co się dzieje dookoła, wszystko wam tam pokażę. Taki jest plan. No i co? Fatalnie rozpoczynamy z Filadelfią, bo tracimy piłkę, została nam wybita. W ostatniej chwili, no niestety tracimy piłkę, no i Eagles zdobywają 3 punkty. Nie rozpoczyna się ten mecz najlepiej, bo ta pierwsza seria akcji nie była zbyt dobra. Czy w drugiej się uda coś lepszego? No to jest świetne podanie. No i zdobywamy pierwsze próby. No jestem w ogóle, bardzo jestem energiczny z rana. Nie wiem, ta rano jest. Tutaj popełniłem błąd. Chciałem zagrać, trener mi dał szansę zagrać, ale nacisnąłem kwadrat. No i to było jako fake spike, czy spike'a grać, no i przez to straciliśmy kolejne przyłożenie, przegrywamy 10-0. Na razie fatalne decyzje Bartka Jamesa w tym meczu. Czy uda nam się odrobić straty? Na razie jest średnio, ale tutaj zobaczcie, jak pobiegłem, bang, zmyliłem obrońcy rywali. No i może uda się zdać przyłożenie na koniec tej kwarty. Fajnie by było. No i 45 do końca, tutaj podajemy, Osborne dał radę, pierwsza próba 10 yardów, więc jeszcze jest szansa, 12 yardów, mamy 3 timeouty, żadnego nie biorę na razie, na spokojnie, i co zrobi James? James szuka, biegnie, po co? Ajajaj, nie udało się, no i tracimy 4 yardy, no i ten mecz pokazuje, że no słabiutko jest w tym meczu, słabiutko gra Bartek James, ale czy uda mu się zdobyć przyłożenie? Tutaj pyk, no i złe podanie. No słe, no bardzo dobrze Eagles bronią aktualnie w tej swojej strefie Edzone, Red Zone. Trzecia próba 14 yardów. No ciężko będzie przez tą obronę się przedarć. Tutaj Hawkinson ucieka, ale nie zaryzykowałem, no i tracę. No i w tym momencie stwierdziłem, dobra, no kopną za 3. Będzie 3-10. Bo to by było logiczne. No ale nie wiem dlaczego... Oni kopnęli? No i właśnie też tą karierę, jakbym grał zawodnikiem, nie w Superstar Mode, to jest takie, że ja decyduję o tym, no ja bym po prostu kopnął i bym to trafił, bo ja tutaj nie wiem, czy nawet dobrze spojrzałem sobie na statystyki. Tutaj nie ma kopnień, tutaj nie ma, ale ja chyba tam powinien iść jeszcze, na kick return dałem, powinien iść wyżej chyba jeszcze zobaczyć na kicka. No ale wygląda na to, że trener fantastycznie postanowił, nie wiem co, nie kopać, nie mam pojęcia, tak byśmy mieli tylko 7 punktów straty, a tak mamy 10, dlatego no powiem wam, że w karierze zawodnika trochę mi się to podoba, że decyduję ja o ofensywie w każdym momencie, a nie, że niby myślę, że kopnie, on nie kopnął, no i potem jest taka sytuacja jaka jest, no jest 0-10, w tym momencie będzie przyłożenie chyba Kalima Hunta. No i powiem wam, że mogło być wyrównanie po 10, ale 7-10. Dziękuję panu trenerowi, jest pan fantastyczny. Dlatego tego nie lubię, bo trochę przez to przegrywam takie spotkania. 7-17. No, więc znowu jest posiadanie, przewaga dwóch posiadań zamiast jednego. No i przez to no, nie wygrywamy tego spotkania na razie. No, musimy gonić. No wiemy, stres nie jest najlepszy. To jest świetne podanie do Hawkinsona. No i Hawkinson pięknie to zrobił. Udało mu się ładnie to zrobić, naprawdę. No i jesteśmy naprawdę blisko pola punktowego znowu. I Bartek Jones zagrywa do Hawkinsona. Hawkinson ma touchdown. No i w tym momencie mógł być remis, ale na razie przegrywamy nadal. No i ogólnie 4-24, czwarta próba 2 yardy, ostatnia szansa. No i tutaj dobra obrona i tutaj niestety nie złapał tego Osborne. No i przegrywamy playoffy, odpadamy. Bo tutaj się gra do zwycięstwa. No niestety, przegraliśmy ten mecz błędnymi decyzjami, moim zdaniem, trenera. Przez to jedno kopnięcie, kto wie, może mecz by się trochę inaczej potoczył. Jakby był trochę remis, inaczej rozumiecie. Niestety, tak się kończy pierwszy sezon. No jeszcze dzisiaj wlecie jakiś krótki materiałek, materiał drugi. No ale szkoda, wielka szkoda. No, jako debiutant nie wygram Super Bowl.
Może w nowej karierze się uda na nowym kanale. Jalen Hurts również zagrał fatalnie, no ale Philadelphia ogólnie zagra lepiej. Co mogę powiedzieć? Bardzo Wam dziękuję. Tutaj jeszcze zagrałem, zostałem nominowany do Pro Bowl, takiego meczu gwiazd. A czemu go nie mogłem zagrać? Nie mam pojęcia. No ale do zobaczenia w następnych materiałach. Już jeszcze jeden materiał na tym kanale, a potem witam Was na kanale Kostucha NFL. To tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Na razie. Piąteczka.